W studiu Radia Fiat są ze mną ksiądz Mateusz Ociepka i Marcin Gawenda. Dzień dobry, piękne, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Prosty trop. Ksiądz Mateusz Ociepka będzie o muzyce, Marcin Gawenda będzie o muzyce. Ksiądz Mateusz Ociepka, który za scholę liturgiczną Dominę Jezu odpowiada we wszelkich możliwych aspektach, tak? Tak, i muzycznych, i duchowych. Tak. I Marcin Gawenda, który za muzykę na Jasnej Górze, jeżeli chodzi o organy, też odpowiada. Przynajmniej na zmianę z innymi organistami. Tak, tak, wszystko się zgadza. To o muzyce w kościele będzie. O tym, że zawsze w kościele było, a zawsze była? Muzyka w kościele? Ksiądz Mateusz? Myślę, że muzyka jakoś towarzyszyła chyba od samego początku w liturgii kościoła. Nie zawsze była to muzyka organowa, bo te instrumenty powstały później. Natomiast przede wszystkim muzyka jako śpiew. Bo tam, gdzie słowa same nie wystarczają, tam właśnie z pomocą przychodzi muzyka. Mhm. I przychodzi także schola liturgiczna Dominę Jezu z pomocą też, tak? Bo od jakiegoś czasu można was słuchać na Jasnej Górze właśnie, bo tam w niedzielę o 11 co tydzień jesteście? Czy nie co tydzień, ale dość często, tak. Od w zasadzie praktycznie 2 miesięcy mamy taką okazję i no, też można powiedzieć zaszczyt śpiewać i współtworzyć piękno liturgii na Jasnej Górze podczas mszy świętych, które są też transmitowane przez Telewizję Polską, przez program pierwszy. Jest to dla nas nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim też bardzo odpowiedzialne i trudne zadanie, żeby samemu, sobą samym nie przesłonić Pana Boga, istoty, podczas liturgii i żeby też pomóc tym, którzy w tej mszy świętej uczestniczą, czy są zgromadzeni na Jasnej Górze, w kaplicy cudownego obrazu, czy też zgromadzeni są przy telewizorach w swoich domach. To, czy przy komputerach, bo to tak, przecież tak. Też transmisja. To żeby właśnie tym śpiewem właśnie przyprowadzać do Pana Boga i na Niego wskazywać, a nie wskazywać na siebie. A kto was na Jasną Górę przyprowadził? Albo wprowadził, wpuścił, jak to się zadziało? No to można powiedzieć, że dzięki ojcu Kustoszowi, ale też dzięki naszemu organiście Marcinowi, który od pewnego czasu już też tam posługuje. No i tak się udało właśnie gdzieś tam pierwszy raz zaśpiewać na tej mszy świętej, no i później już jakoś ta współpraca taka się nawiązała. Czy schola organiście przeszkadza? Nie, absolutnie nie przeszkadza, nawet pomaga. Jak wygląda taki codziennik organisty na Jasnej Górze, bo to jest różnica chyba w kościele parafialnym, choćby największym, czy w katedrze nawet, tak? A na Jasnej Górze w sanktuarium, gdzie Eucharystię, no nie wiem, ile jest odprawianych mszy świętych codziennie. W kaplicy Matki Bożej chyba w taki dzień powszedni około 12. I organista, jak ma dyżur, to ma dyżur danego dnia przez cały dzień? Nie. Tam nas jest wielu. Dostałam zawału przez moment. Nie, na Jasnej Górze jest nas kilku, więc dzielimy się tak, żeby każdy zagrał po trochu i się nie umęczyć zbytnio. A to po trochu to ile? No tak 5-6 mszy. Mhm. Na ile to jest wysiłek, taki fizyczny też granie na organach? Znaczy, czy tak, jest? Wysiłek fizyczny może to nie jest, oprócz tego, że jesteśmy w postawie siedzącej, więc tak jak inne osoby, powiedzmy, pracowały w biurze, więc to jest trochę uciążliwe, natomiast pod względem takim psychicznym, ponieważ no, trzeba brać pod uwagę, że jednak jest to msza święta, prawda? Nie jest to jakaś taka praca w zakładzie wytwórczym, że siedzimy na jakiejś taśmie produkcyjnej i po prostu produkujemy coś. No tylko jest to msza święta, tak, jest to liturgia święta i trzeba mieć tego świadomość, że każdą trzeba z takim samym zaangażowaniem do tego podchodzić. A to zaangażowanie nie może przygasnąć, też musi być czujność i skoncentrowanie, tak, bo Eucharystia przecież rządzi się też swoim rytmem, ma swój przebieg konkretny. Tak, zgadza się. Mhm. A jak wygląda technicznie gra na organach? Bo mnie to zawsze ciekawiło. Kiedyś mi się udało księdza Łukasza Połacika podejrzeć, jak gra. I moje pytanie brzmi, czy w szpilkach można by było grać na organach?
Można, czemu nie? Tylko po co? Znaczy jest to na pewno ciężkie doświadczenie. No nie wiem, czy bym się porwał na takie coś i doradzał komuś granie w szpilkach. No bo jakby ta szpilka tam gdzieś weszła, nie tam gdzie trzeba, to mógłby być problem. Tak, z prowadzeniem samochodu. Lepiej zmienić buty na płaskim obcasie założyć. Nie wiem, dlaczego ksiądz Mateusz się śmieje. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Ksiądz Mateusz Ociepka i Marcin Gawęda w studiu Radia Fiat. Ja już się dowiedziałam podczas tej rozmowy, a rozmawiamy, przypomnę, o muzyce, tej, która obecna jest w kościele. Dowiedziałam się już, że owszem, w szpilkach można zagrać na organach, ale po co? No, to na przykład takie wyzwanie. Nie mówię, że dla organisty, ale dla organistki. Są takie na Jasnej Górze, czy tylko panowie grają? Obecnie tylko panowie. Kiedyś była pani Alicja Gołaszewska, która zmarła już niestety i od tej pory nie ma organistki. A to jak to wygląda, jeżeli chodzi o zawód? Więcej jest panów czy pań? Nie pytam już tylko o Jasną Górę, tylko. Znaczy generalnie więcej panów. Nawet jak patrzymy po studiach na Akademii Muzycznej na organach, no to generalnie panowie są na organach. Przez cały cykl studiów w ciągu 5 lat może z jedna czy dwie dziewczyny czasem się zdarzają, aczkolwiek no w większości są to panowie. A skąd to się bierze? No na pewno nie bierze się to z jakichś takich... Z dyskryminacji tak, się nie bierze. Nie, to nie o to chodzi. W sumie nie wiem czemu tak jest. No, tak to jest, zachęcamy to panie do tego, żeby, tak. Jeżeli, bo przecież bywa tak, że grają, nie mają studiów albo się nie pchają gdzieś znaczy, tam. Znaczy panom na pewno jest lżej pod względem później jakiejś znalezienia pracy chyba. To musiałabym się zastanowić, jaki to sens jest, ale być może rzeczywiście tak. Czy, wiem już, że siły wielkiej nie wymaga gra na organach, tak? Czyli tutaj płeć nie ma znaczenia. A jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby na organach grać? To jest w końcu instrument dość specyficzny. Piękny, cudowny, wspaniały, ale też instrument wyzwanie. No, na pewno tak jak na każdym instrumencie trzeba mieć słuch muzyczny, to przede wszystkim. No, słyszałam później... takich organistów, którym wiele rzeczy nie przeszkadzało. No tak, zdarzają się i tacy. Ale mówimy tutaj o organistach, powiedzmy, wykształconych muzycznie. Więc myślę, że... No, co trzeba mieć? Co trzeba mieć? Słuch po pierwsze. Słuch i chęci. I chęci po prostu do nauki, bo to jest wiele lat. No dobrze, ale przychodzi pracy. Taki moment, że się w tej swojej drodze zawodowej, jeżeli myślimy o muzyce, że się ten instrument konkretny wybiera. Jak to było u pana? Dlaczego organy? Zawsze jakoś tam podobały mi się bardzo i już pamiętam jako małe dziecko, jak z rodzicami chodziłem do kościoła, akurat nie u mnie w parafii, bo u mnie w parafii rodzinnej, w której mieszkam wtedy, jeszcze nie było organów piszczałkowych, obecnie są. Natomiast jeżeli gdzieś tutaj do Częstochowy chodziliśmy, to zawsze po mszy pamiętam, że lubiłem, kiedy zostawałem jeszcze po mszy i słuchaliśmy samych organów, kiedy tam organista coś jeszcze grał po mszy, jakąś literaturę organową czy coś. I zawsze jakoś tak chęć tego była. No a później poszło to w ten sposób, że chodziłem do szkoły muzycznej, jednocześnie śpiewałem u siebie w parafii, w scholi parafialnej. No i pewnego dnia, niestety u nas w parafii zabrakło organisty i ksiądz proboszcz powiedział, żebym chwilkę zastąpił go, póki kogoś nie znajdzie, no i tak zostało. I chwilka trwa do dzisiaj? Nie, bo chwilka trwa 12 lat u mnie w parafii. Tak, ale myślę sobie w ogóle o organach, tak. To trwa do dzisiaj. Tak. Tak, a w parafii tak, 12 lat, no to takie chwile też się w życiu zdarzają. Skoro wspomniał pan o tym, że bywa, że organista jeszcze zagra już po liturgii, tak, po Eucharystii, jakąś literaturę organową, to bardzo piękne sformułowanie, bardzo mi się podoba. To chyba miło jest, kiedy jeszcze ludzie, którzy są w kościele, zostaną, tak? To tutaj taką kulturę bycia w kościele pytam już obu panów, tak, jak to wygląda, to nie jest... miłe, kiedy ktoś z kościoła prawie, że ucieka chyba tak po błogosławieństwie. To znaczy, może ja zacznę. Jeżeli chodzi o nas, organistów, tak, jest to bardzo miłe, ponieważ... Jak zostają. Tak, jak zostają.
ponieważ pamiętam jeszcze u siebie w parafii właśnie, jako już student Akademii Muzycznej, a jeszcze u siebie w parafii grałem, to była ta grupka ludzi, która zawsze zostawała po mszy i słuchała. To było bardzo miłe. Czasami nawet po mszy podchodzili i jakieś tam miłe słowo powiedzieli. Mhm. Jest to bardzo fajne, ponieważ no wtedy wiemy też, dla kogo to robimy i że to ma sens, ponieważ no ludzie są jakoś wrażliwi też na tą muzykę. I dobrze w sobie też tę wrażliwość budować. Ja jeszcze o taką rzecz, która łączy się z Eucharystią zapytam. Przecież jest msza, jest pieśń na wyjście i w trakcie tej pieśni ludzie potrafią wychodzić z kościoła. Ale to tylko w miastach. Oj, ale nasza kultura miejska wyszła teraz. To jest pewnie bardzo różnie. Ja mam właśnie trochę, a nawet zupełnie inne doświadczenie niż tutaj Marcin opowiada. Przynajmniej tutaj teraz, kiedy pracuję na parafii w Świętym Zygmuncie i obserwuję tak parafie miejskie, ale nie tylko, że mało jest takiej świadomości, że jeśli jest pieśń i ona ma ileś zwrotek, żeby zostać do końca. Mało jest tej świadomości. Mało. Mhm. I myślę, że nad tym no, powinni pracować, powinniśmy my sami jako duszpasterze gdzieś o to się troszczyć. Ja pochodzę akurat z parafii świętego brata Alberta z Zawiercia i tam ksiądz proboszcz poprzedni, nieobecny, ale jeszcze jak ja byłem młodym chłopakiem, tam w szkole gdzieś chodziłem do szkoły średniej i byłem ministrantem, lektorem, to pamiętam, że ksiądz proboszcz 5 minut przed Eucharystią wychodził do wiernych i razem z organistą właśnie uczył parafian danej pieśni. Jedna pieśń w ciągu jednej niedzieli. I później ta pieśń była wykonywana na koniec. I niezależnie ile ona miała zwrotek, czy miała zwrotek 4 czy 11, to wszystkie zwrotki od początku do końca trzeba było zaśpiewać w postawie stojącej. Ksiądz nie wychodził od razu do zakrystii, tylko czekał właśnie, razem z wiernymi śpiewał. I rzeczywiście po iluś latach było widać taki efekt, że w zasadzie no, tylko pojedyncze osoby, chyba może też takie, które były spoza parafii, wychodziły w trakcie tej mszy na wyjście. Mhm. A tak to reszta rzeczywiście tych wiernych zostawała i śpiewała, włączała się w śpiew. Bardzo ważne słowa, że ksiądz zostawał też do końca, nie wychodził do zakrystii. Bo ja widuję też takie sytuacje, że ksiądz zostaje, śpiewa pierwszą zwrotkę, refren i wychodzi. No i później parafianie trochę za nim. Myślę, że potrzeba takich animatorów muzycznych. Animatorów, kogoś, kto uświadomi, też opowie, tak? Bo to nie ze złej woli, czy braku kultury może wynikać konkretne zachowanie, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie z niewiedzy. Z taką ciekawostką się spotkałem też. Jeden z organistów w naszej diecezji, przed rozpoczęciem też swojej posługi podczas mszy świętej, też jakieś tam, nie wiem, 5 minut może przed Eucharystią, przedstawił się, siedząc przy organach. Czyli było go słychać. Na chórze, tak. I przez mikrofon przedstawił się: szczęść Boże, czy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj organista taki i taki. Zachęcam do włączenia się w śpiew. Przećwiczymy teraz pieśń, którą będziemy wykonywać na czy przygotowanie darów, czy na komunię. I rzeczywiście ludzie już wiedzieli i ten komunikat jakoś tak bardziej motywuje, zachęca wiernych. I myślę, że właśnie tego potrzeba ze strony i organistów, i nas, duszpasterzy. I potrzeba takich ludzi, którzy też wyjdą nawet gdzieś w takie widoczne miejsce, gdzieś w okolice właśnie prezbiterium, żeby był kontakt wzrokowy. I żeby zachęcić wiernych do śpiewu. I to staramy się też robić w Scholi. To bardzo jest piękne. Bardzo, bardzo piękne. I ta edukacja jest, myślę, nam bardzo potrzebna. A jeszcze zapytam, bo zaczęliśmy od tego rozmowy, że Schola jest na Jasnej Górze, śpiewa podczas mszy świętych o 11:00, podczas niektórych mszy świętych. Czy jest jeszcze takie miejsce, no na pewno, ale takie najważniejsze miejsce marzeń, gdzie chcecie zaśpiewać? I za chwilę zapytam o organy marzeń też. Pana Marcina. Ja myślę, że właśnie to marzenie to się już spełnia. Ta Jasna Góra. I to nie tylko chodzi o samo miejsce, o Jasną Górę, chociaż to jest rzeczywiście, jak często podkreślamy, duchowa stolica Polski, jest to bardzo ważne sanktuarium dla wszystkich Polaków. Natomiast tak sobie myślę, jakie jest nasze marzenie? Czy śpiewamy na Jasnej Górze? Czy byśmy, nie wiem, dane by nam było kiedyś zaśpiewać może w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie? Czy to będzie zwykła parafia jakaś wiejska?
to marzenie się realizuje wtedy, kiedy śpiewamy właśnie, mając świadomość, że śpiewamy dla Pana Boga i pomagamy w tym nawet chociażby jednej osobie. Pamiętam też takie doświadczenie, kiedy ksiądz z diecezji opolskiej, z jednej parafii, zaprosił nas do poprowadzenia właśnie takiego czuwania modlitewnego pewnego wieczoru. I my tam przyjeżdżamy właśnie całą scholą, tacy nastawieni, że rzeczywiście tych ludzi tam będzie sporo. I przyjeżdżamy, a tam dosłownie były chyba dwie czy trzy osoby w kościele. I tak pierwszy taki odruch nasz to był taki, że o, szkoda, że tak mało osób, że na to zaproszenie księdza proboszcza jakoś tak mało ludzi odpowiedziało. Ale to nam uświadomiło, że my sami potrzebujemy takiego, no też właśnie tej świadomości, że śpiewamy nie dla ludzi, to nie jest koncert, tylko my sami musimy najpierw pozwolić się rozkochać jeszcze bardziej w Panu Bogu, który jest obecny w kościele, w liturgii, w Eucharystii. A po drugie, to może być niesamowity też dar dla pojedynczej też osoby, takiej, mhm. która się z nami spotyka. Nie chodzi, myślę, właśnie o miejsce czy o ilość, tylko właśnie o to, żeby serce było poruszone. Przemienieni przez słowo na pewno mogą to słowo nieść dalej. Panie Marcinie, organy marzeń. Wiem, że jedne z nich to na pewno te jasnogórskie, tak, i to się prawda. Też spełnia. Tak, to prawda, ponieważ no, nigdy nie myślałem nawet, że będę mógł pracować na Jasnej Górze jako organista. Mhm. Więc to jest coś niesamowitego i niezwykłego. Natomiast o same organy marzeń myślę, że nie ma takiej. Każdy instrument jest inny i każdy jest specyficzny, biorąc różne tutaj walory, czy to historyczne, czy brzmieniowe, czy wielkość instrumentu. No ale są chyba takie miejsca, takie instrumenty, na których chciałby pan tak, no to spróbować zagrać. Ja Polskę już przyjechałem z dłuż i wszerz, jeżeli chodzi o organy. Jeżeli chodzi o zagranicę, też na paru instrumentach byłem. W Bazylice Piotra i Pawła też grałem już, więc miałem tą okazję. Czyli teraz Jasna Góra to jest szczyt i spełnienie marzeń. A katedra nasza? To znaczy grałem też, jeżeli o to chodzi. Natomiast wolę jasnogórskie. Bo swoje, że tak powiem. Tak. Bardzo pięknie wam dziękuję. Do tego, żeby wsłuchać się w muzykę podczas liturgii, bardzo serdecznie zachęcamy i do tego, żeby, jeżeli nawet czegoś nie wiemy, to żeby zapytać. Zapytaj księdza, takie zadanie. No i taka prośba też o to, żeby subskrybować się nasz kanał na YouTubie, bo tam jesteśmy, o lajki, komentarze, pytania prosimy także na Facebooku. A w Radiu Fiat o muzyce mówili ksiądz Mateusz Ociepka i Marcin Gawenda. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy, szczęść Boże. Dziękujemy, szczęść Boże.